Muzyczny update, część 36. Dziś o drugim albumie studyjnym projektu gitarzysty Virgin Steel, czyli Jack Starr's Burning Star, No Turning Back. Formację, co ciekawe, poznałem nie przez Virgin Steel, a przez wokalistę Mike'a Tirelliego, który śpiewa na tej płycie i najbardziej jest chyba znany ze swojego udziału w Riot czy Holy Mother. Ten album jest o tyle znamienity również, że usłyszymy na nim Keitha Collinsa, który udzielał się swojego czasu w Savage. Ten album to 80'sowy heavy metal z krwi i kości, wypełniony po brzegi wysokimi wokalami, świetnymi riffami, nawet wręcz neoklasycznymi, bym rzekł. I naprawdę jest to płyta warta polecenia i jest to dość schowany jam, jak to się mówi, z lat 80'. A szkoda. Tracklista na tym albumie to również złoto. Z całego serca polecam utwór tytułowy No Turning Back, Light in the Dark jest przecudowne, Call of the Wild, Road Warrior czy Evil Never Sleeps. Naprawdę to są utwory warte polecenia. Jeśli uwielbiacie 80'sowe heavy metal, to ten album jest jak najbardziej dla was.